Warunki były więc typowo trudne, krótkie odcinki, liczne rozruchy, a do tego okres zimowy. Cały czas pracował także podgrzewacz płynu chłodzącego, wyłączał się, gdy płyn osiągał 60 stopni Celsjusza. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Nowa przesyłka, w niej znana już Wam historia, ale z kolejnym rozdziałem. Przed nami czwarty etap eksperymentu prowadzonego przez Marcina, właściciela Skody Fab 1.0 MPI z instalacją LPG. Będzie to kontynuacja analizy oleju PMO Extreme 5W30, który, jak się przekonaliśmy w poprzednim odcinku, potrafił zaskoczyć wynikami. Zaglądamy do paczki, w środku dwie próbki. Pierwsza to olej świeży, ten sam, który został właśnie zalany do silnika i będzie pełnił funkcję referencji dla etapu 5. Druga próbka to olej przepracowany, pobrany po standardowym interwale. Tutaj mała ciekawostka organizacyjna, próbki trafiły do nas w pojemnikach podróżniczych, a ponieważ ich kształt mógłby utrudniać pobór strzykawką, w paczce znalazły się też alternatywne pojemniki apteczne, bardzo doceniamy tę przezorność. Bohaterem dzisiejszego odcinka pozostaje ta sama Fabia, którą widzieliście już w odcinkach 113, 175 i 229. Przypomnę, rocznik 2016, silnik 1.0 MPI, 60 koni mechanicznych, zasilanie benzyna plus LPG, przebieg aktualny 205 000 km. W tym etapie, w przeciwieństwie do poprzedniego, samochód był użytkowany głównie w mieście, trasy dłuższe wynosiły łącznie około 2000 km, reszta to klasyczna jazda miejska. Warunki były więc typowo trudne, krótkie odcinki, liczne rozruchy, a do tego okres zimowy. W takich warunkach Marcin szczególnie chciał sprawdzić wpływ eksploatacji na stan oleju. Cały czas pracował także podgrzewacz płynu chłodzącego, wyłączał się, gdy płyn osiągał 60 stopni Celsjusza, silnik szybciej się dogrzewał, ale zużycie paliwa było podobne jak bez podgrzewacza, spadek o około 10%, czyli 5 litrów. Uważam, że się nie sprawdził w moim przypadku, napisał Marcin. To ważna obserwacja, pomimo zastosowania technologii wspomagającej dogrzewanie silnika, efektywność spalania nie wzrosła wyraźnie, a krótki dystans w zimie nadal może skutkować rozcieńczeniem oleju paliwem. Marcin zauważa też, że miał wrażenie mniejszego zużycia oleju niż zazwyczaj, a to może sugerować wyższą koncentrację zanieczyszczeń w oleju, co również sprawdzimy. W dzisiejszym odcinku najpierw przypomnimy sobie referencyjny pomiar oleju PMO Extreme z poprzedniego etapu, następnie zbadamy świeży olej z tej samej serii i sprawdzimy, czy parametry się pokrywają, na końcu analiza próbki przepracowanej i porównanie do wcześniejszych wyników. Czy warunki miejskie zimą wpłynęły na wyższy poziom degradacji, czy podgrzewacz faktycznie pomógł, czy tylko zwiększył straty ciepła i jak olej PMO Extreme poradził sobie w takich warunkach? To pytania, z którymi wyruszamy w kolejną badawczą przygodę. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw przypomnimy sobie referencyjny pomiar oleju PMO Extreme z poprzedniego etapu, następnie zbadamy świeży olej z tej samej serii i sprawdzimy, czy parametry się pokrywają.
Na końcu analiza próbki przepracowanej i porównanie do wcześniejszych wyników. W tle pod czerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla próbki referencyjnej z poprzedniej przesyłki jest następująca: 67,4 w 40 stopniach oraz 11,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 174. Sprawdzimy, jakie wyniki uzyskamy dla próbki z aktualnej przesyłki. Zapraszam do badania. Lepkość dla próbki z aktualnej przesyłki jest następująca: 67,6 w 40 stopniach oraz 11,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 175. Pierwszy wniosek: próbki charakteryzują się praktycznie identycznymi parametrami lepkościowymi. Porównajmy jeszcze otrzymane wyniki do deklaracji producenta. Bardzo podobnie jak w poprzednich etapach, różnice rzędu 3% w jednej i w drugiej temperaturze. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 74,3 w 40 stopniach oraz 12,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 176. Liczymy zmiany procentowe, obserwujemy podobnie jak w poprzednim etapie wzrost lepkości, tym razem o 10% w 40 stopniach oraz 8% w 100 stopniach Celsjusza. Czyli jest to druga obserwacja, w której widzimy, że PMO Extreme wyraźnie różni się od PMO Professional. Wyraźnie inny schemat degradacji oleju, również inna ilość dolewki była niezbędna, zależnie od zastosowanego oleju. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu wewnętrznego R2D w opcji z trzema bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Jakie wnioski? Pierwsza bibuła: ciemny środek, ciemna obwolutka, ale nie jest to charakterystyczne przepalenie, tylko pochodne od jakiegoś dodatku, być może pozostałość po płukance. Do podkreślenia jest jeszcze nieregularny kształt strefy rozpraszania. Druga bibuła: dość nietypowy barwny wynik, plama ciemna, strefa rozpraszania dość mała. Trzecia bibuła, tęczowy wynik. Ewidentnie w oleju jest jakaś substancja, obstawiam, że to może być pozostałość po tej płukance, która wywołuje te barwne reakcje. Na marginesie można porównać wynik z tym, co było w poprzednim etapie. Na tej bibule widzimy spore podobieństwo. Porównywanie pozostałych bibuł jest ograniczone, ponieważ ich receptura jest regularnie zmieniana. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni potwierdza się obecność jakiegoś zanieczyszczenia, to jest tabula w przydziale 300-3600, z reguły woda tutaj daje o sobie znać. Reszta wyników dość podobnie jak w poprzednim etapie, niemniej jednak zauważalnie wyższą intensywnością. Zapewne jest to pochodna trudniejszych warunków eksploatacji. Widać to po sulfonowaniu, nitrooksydacji czy też utlenianiu.
Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 75%, głównie za sprawą tego mocnego zanieczyszczenia. W takiej sytuacji warto rozważyć wymianę oleju po nieco krótszym przebiegu, np. 8000 km mogłoby zostać wzięte pod uwagę jako interwał kontrolny do tak zmienionych warunków eksploatacji. W ramach ciekawostek warto zwrócić uwagę na podobieństwa między etapem pierwszym a etapem aktualnym. Próbka pobrana w zbliżonym okresie w kalendarzu, odpowiednio połowa sierpnia oraz połowa lipca. W podczerwieni w jednym i w drugim przypadku podobna ilość zanieczyszczeń, w jednym i w drugim przypadku podobna wartość końcowa syntetycznego miernika. Być może te obserwacje pozwolą lepiej zrozumieć źródło tych zanieczyszczeń. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!